Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie trochę inaczej niż zawsze. Mianowicie postanowiłem zrobić krótką relację z festiwalu roślin, który odbył się u mnie w mieście. Myślę, że rośliny doniczkowe, nie tylko te akwariowe, są też przez wielu akwarystów znane i lubiane. Także zapraszam na mini relację z tego właśnie wydarzenia. No i później przejdziemy do spraw bardziej akwarystycznych. Wydarzenie to odbyło się na hali z tak zwanym złotym sufitem. Myślę, że fanom koszykówki czy siatkówki nie trzeba tego jakoś bardzo przedstawiać. Bardzo mnoga liczba różnych roślin, tak jak tutaj będziecie widzieli na poszczególnych stawkach. Kaktusy, jakieś inne byliny, rośliny zwisające do wyboru, do koloru. Myślę, że było w czym wybierać. Było takich regałów naprawdę dużo. No i impreza cieszyła się naprawdę dużym powodzeniem. Co chodzi o samą jakość prezentowanych roślin, no też nie była najgorsza. Owszem, zdarzyło się kilka szkół, które nie wyglądały najlepiej, ale myślę, że to właśnie kwestia transportu. Ogólnie raczej wszystko było ok. Jeśli chodzi o ceny roślin, już z tłumu można było wywnioskować, że niektóre są zawyżone, bo ludzie mówili, że można dużo taniej kupić coś przez internet. No tylko, że minus właśnie tego, że kupując przez internet nie widzimy, w jakim stanie ta roślina do nas dotrze, jakiej jest kondycji, jak dokładnie wygląda. Także myślę, że lepiej zapłacić trochę więcej, a wiedzieć, co bierze się ze sobą do domu. Można było spotkać kilka perełek, tak jak tutaj na prezentowanym ujęciu, gdzie na co dzień takich roślinek raczej nie widujemy. Cena takiej roślinki w granicach około 70 zł. Ale było też więcej tego typu roślin, których raczej na co dzień w takich zwykłych kwiatarniach nie zobaczymy. Więc myślę, że dla fanów takich roślin nie lada gratka. Wędrując między regałami, dotarłem do regału z tak zwanymi muchołówkami, czyli takie roślinki, które pożerają owady. Było tego trochę. Myślę, że te rośliny już coraz częściej można spotkać w zwykłych marketach, w kwiaciarniach, ale wiadomo, przy takiej okazji jak tutaj był tego większy wybór. No i być może były one lepszej jakości niż w takim zwykłym supermarkecie. Żeby nie było, że tylko na zielono, to teraz właśnie pokazuję Wam stoisko, na którym były prezentowane już kwiatki w różnej odmianie, w całej gamie kolorów. Także było też i coś na kolorowo, było czym pocieszyć oczy. Żeby nie było tak kolorowo, bardzo mała ilość doniczek i innych rzeczy związanych właśnie z kwiatami. Na całą wystawę tylko takich regalik z nawozami. No i tak już podsumowując tą całą imprezę, myślę, że jak na pierwszy raz nie wypadła ona jakoś najgorzej. Było duże zainteresowanie z tego, co czytałem w internecie, bo była to impreza dwudniowa, czyli sobota, niedziela. Już pierwszego dnia wyprzedało się dużo, ponad połowę właśnie z tych kwiatków, które Wam pokazywałem. Jedyne, na czym się trochę zawiodłem, no to właśnie to, że nie mogłem sobie kupić zbytnio dużo rzeczy takich około tych kwiatów, czyli jakieś donice, kwietniki, nawozy, ziemia, inne dodatki. Myślę, że jeżeli taka impreza miałaby się tu odbyć po raz kolejny, no to przydałoby się, żeby jednak zadbać o to, żeby było coś więcej do wyboru niż tylko kilka doniczek, w zasadzie różniących się od siebie tylko kolorami, takie same kształty. No i ten, dla moim zdaniem, to stoisko z tymi nawozami, no to przy takiej imprezie, no to trochę śmiech na sali. Dużo większy wybór macie w jakiejś pierwszej, lepszej kwiaciarni bądź w jakimś innym sklepie związanym z tą tematyką. Myślę, że ludziom przypadła ta impreza do gustu. Może na filmie tego tak nie było bardzo widać, chyba że na tej częściowej pierwszej fazie tego filmu, ale naprawdę było tam sporo ludzi. Kolejka, żeby kupić sobie jakiś kwiatek, no trzeba było sobie trochę postać, żeby dostać się z nim do kasy. Także myślę, że to około 30-40 minut jednak ludzie musieli postać, żeby coś sobie na tej imprezie kupić.
Ja osobiście bardziej nastawiałem się na kwietniki, na ziemię i inne takie rzeczy, mniej na kwiaty, no ale myślę, że jak na pierwszy raz nie najgorzej, ma to potencjał, myślę, że może się ta impreza rozwijać, a zdecydowałem Wam się to pokazać, bo po raz pierwszy miałem możliwość zrobić właśnie relację z takiej imprezy, więc dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to podobało. A wiem, że akwaryści też nie tylko samymi rybami żyją, ale lubią też to, co wkoło, czyli kwiaty i inne takie rzeczy, które są związane z naturą. Dlatego pomyślałem, że wstawię coś takiego na swój kanał. Być może przypadnie to niektórym do gustu. No i tutaj info do jednej osoby. Jeśli ogląda, na pewno wie, że mówię o niej. Postaram się, żeby u Ciebie też tych ślimaków na dniach nie zabrakło, tak jak rozmawialiśmy, poniedziałek, wtorek będą one też u Ciebie i będą robić robotę tak jak robią u mnie. Widzisz, że mam się czym podzielić, także nie ma problemu, słowa dotrzymam i na dniach ślimaki polecam też do Ciebie. No i w tym odcinku to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej!